Korzystamy z coraz większej liczby sprzętu zaawansowanego technologicznie. Ten sprzęt niestety ulega awariom, mamy problemy z jego obsługą. Polacy wydają 1,5 miliarda złotych rocznie na korzystanie właśnie z usług informatycznych, napraw i obsługi bieżącej swoich komputerów. Kowalski bieżąco wydaje około 250 zł właśnie na obsługę i naprawy komputera. Czy musimy tak to robić? Ostatnio pokazał się nowy produkt, klauzula IMI, która jest rodzajem ubezpieczenia, gdzie te koszty ponosi ubezpieczyciel. My tak naprawdę możemy zgłosić nasz problem, który jest za nas rozwiązywany 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Inżynierowie są do naszej dyspozycji i rozwiązują nasze problemy. Jakie? Mamy problem z zalogowaniem się do chmury, mamy problem z ustawieniem poczty, mamy problem z tym, że nasz komputer jest zawirusowany, mamy problem z tym, że komputer chodzi zbyt wolno. Nie działa tak, jak nam się wydaje. Z tym wszystkim możemy zwrócić się do inżyniera, który rozwiązuje za nas problem albo zdalnie, albo telefonicznie podaje nam instrukcję, co powinniśmy zrobić. Ten produkt jest dedykowany do wszystkich osób, i zarówno do osób starszych, jak i do osób młodszych. Osoby starsze najczęściej mają problemy właśnie z ustawieniem poczty, z obsługą bieżącą. Osoby młodsze kontaktują się właśnie z tymi bardziej zaawansowanymi problemami, czyli coś działa za wolno, mamy problemy z wirusami, których nie jesteśmy sami w stanie usunąć, wtedy dzwonimy do inżynierów. Klauzula IMI jest dodatkowym rozwiązaniem przy ubezpieczeniu mieszkania. Kupując polisę mieszkaniową, możemy dokupić właśnie ten produkt. Chcemy, żeby ten produkt był standardem na rynku, żeby każdy, kto ma ubezpieczenie mieszkanie, miał również ubezpieczone właśnie tą klauzulę, żeby miał właśnie te wszystkie usługi dostępne, żeby był to standard rynkowy.